Witam serdecznie Państwa po krótkiej przerwie. Przechodzimy do naszych rozważań katechizmowych. Jest z nami ksiądz dr Tomasz Jaklewicz. Witam serdecznie księdza. Witam, szczęść Boże. Rozmawiamy o sakramencie namaszczenia chorych. Tydzień temu mówiliśmy o samej chorobie i cierpieniu. No i też teraz przechodzimy do sakramentu, do samego sakramentu. Wiele osób tak potocznie myśli, no to, że ten sakrament to ma wyleczyć z choroby, to jakiś rodzaj lekarstwa. Co ksiądz by, jakby ksiądz skomentował takie twierdzenia? No to znaczy uzdrawianie chorych należało do misji Jezusa. Oczywiście nie w tym znaczeniu, że Chrystus był posłany, aby uzdrowić wszystkich chorych, tak? Jego misją nie było poprawa stanu zdrowia społeczeństwa, ale uzdrawianie było znakiem tego, że Bóg jest potężniejszy od choroby, że to Boże miłosierdzie ratuje człowieka. I nieraz było tak, że kiedy Chrystus uzdrawiał kogoś, to najpierw spoglądał w jego serce i na przykład wypowiadał słowa: odpuszczają ci się wszystkie twoje grzechy, czyli zwracał uwagę na tą chorobę najpierw duszy, która się łączy często z chorobą ciała. I dlatego w tym sensie sakrament namaszczenia chorych jest przedłużeniem właśnie tej działalności Chrystusa. I w treści tego sakramentu, w modlitwie, którą zanosimy do Boga, jest wezwanie do uzdrowienia. Oczywiście uzdrowienia rozumianego szeroko, nie tylko i niekoniecznie na pierwszym miejscu chodzi o uzdrowienie ciała, ale przede wszystkim o uzdrowienie serca, o to, by umieć ten krzyż choroby podjąć, o to, by też przede wszystkim odkryć, że w tym cierpieniu nie jestem sam, ale że Chrystus jest razem ze mną, ale także mamy pełne prawo prosić Go, by uzdrowił nasze ciało, by pokonać chorobę jak najbardziej. Czyli jak na to pytanie można odpowiedzieć, że tak, sakrament namaszczenia chorych uzdrawia na pewno naszą duszę i może też uzdrowić ciało w ten sposób. Proszę księdza, a jakie są podstawy, no bo sakramenty mają swoją, prawda, zakorzenienie w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, w słowach, nauczaniu Jezusa Chrystusa. Gdzie jest ten fragment Ewangelii, który jest podstawą do wyznaczenia tego sakramentu, ustanowienia? Są takie dwa podstawowe teksty w Ewangelii świętego Marka w 6 rozdziale, tam gdzie Pan Jezus posyła apostołów już na taką misję apostolską, jeszcze w trakcie jego działalności, powiedziane jest, że oni poszli, wyrzucali wiele złych duchów oraz wielu chorych, namaszczali olejem i uzdrawiali. Czyli mamy tutaj, po pierwsze pojawia się namaszczenie olejem i po drugie właśnie to, że uzdrawiali w imieniu Jezusa. Natomiast najważniejszym tekstem, który jest podstawą do właśnie sakramentu namaszczenia chorych, to jest fragment z listu świętego Jakuba, gdzie mowa jest o tym, święty Jakub pisze: choruje ktoś wśród was, tak, ze znakiem zapytania, niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby się modlili nad nim, namaścili go olejem w imię Pana, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem, Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Więc ten fragment to jest jakby takie klasyczne miejsce, które wskazuje na to, że ten sakrament od początku, już sięgając czasów apostolskich, w każdym razie być może nie od razu rozumiany jako sakrament, ale jako znak właśnie kontynuowania misji Chrystusa, było właśnie także to, aby chorych namaszczać olejem i prosić Chrystusa o ich uzdrowienie. A no bo wiemy, że sakramenty niektóre no, tak naturalne od razu funkcjonowały pierwszych chrześcijan, jak no, ustanowienie, jak Eucharystia, prawda, to było naturalne. A kiedy doszło do ukształtowania sakramentu no właśnie namaszczenia chorych? No, ten fragment zacytowany z listu świętego Jakuba pokazuje, że no, na pewno za tym fragmentem stała już pewna praktyka tego kościoła czasów apostolskich. Natomiast takie późniejsze świadectwa już spotykamy w IV, VI wieku, gdzie jest mowa właśnie już o tym sakramencie. Być może nie jest to jeszcze rozumiane tak do końca jako sakrament, ale mowa jest o tym, że olej ma być poświęcany przez biskupa,
i że chorzy mają być tym olejem namaszczeni i ma towarzyszyć temu właśnie modlitwa. Dopiero z biegiem wieków później jakby ograniczono, czy jakby sprecyzowano, może tak, sprecyzowano, że ten sakrament, on ma być udzielany nie przez wszystkich, nie przez świeckich, ale przez kapłanów, przez biskupów i prezbiterów, także jakby zawężono ten zakres. No i oczywiście ta teologia tego sakramentu, ona się rozwinęła później w średniowieczu i przybrała ten współczesny kształt, chociaż w średniowieczu akcentowano bardziej to tak zwane ostatnie. No właśnie, skąd się ta pierwotna nazwa, taka ostatnie namaszczenie, wzięła? No to przede wszystkim się wzięło stąd, że ludzie w dawnych wiekach o wiele bardziej no, wierzyli w życie wieczne. Czyli no, na pewno to też wynikało poniekąd stąd, że śmierć była zjawiskiem bardziej powszechnym, zwłaszcza młodych ludzi, no, różnego rodzaju choroby, na które nie znano lekarstwa, one jakby o wiele częściej prowadziły do śmierci. Stąd rozumiano ten sakrament jako pewien rodzaj takiego przygotowania do śmierci, takiej jakby konsekracji na śmierć. I w tym było coś niezwykle mądrego. Dzisiaj jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni, że od razu mówimy, nie, to nie jest ostatnie namaszczenie. No właśnie, bo jak idzie ksiądz i chce udzielić, to wszyscy myślą, ale przecież ja nie jestem śmiertelnie chory, dlaczego? To są pewne te wahadła, bym powiedział, no, historii w Kościele. One się wychylają czasami to w jedną, to w drugą stronę za bardzo. Myślę, że nie należy, tak jak to dzisiaj się robi często, od razu się rozrywa szaty i mówi, o, przez całe wieki nazywano to ostatnim namaszczeniem. Dopiero my jesteśmy tacy mądrzy, że rozumiemy, że to nie jest przecież ostatnie namaszczenie. No myślę, na miły Bóg, odrobina pokory wobec mądrości poprzednich pokoleń. Tym była pewna mądrość. To się nazywało po łacinie, święty Tomasz, ale to cała scholastyka nazywa ten sakrament preparatio ad gloria. Przygotowanie do życia w chwale. Przecież to jest piękne sformułowanie. Także w tym była pewna logika. To znaczy, najważniejszym aktem twojego życia jest twoja śmierć. W tym sensie, że to jest brama do życia wiecznego. I dlatego my cię namaszczamy, towarzyszymy ci modlitwą, sakramentem, żebyś w tej godzinie próby przeszedł do chwały. Oczywiście, że był pewien problem i to, owszem, to jest pewien problem, bo był problem z tymi ludźmi, którzy przeżywali po namaszczeniu chorych, tak? Ponieważ nie za bardzo wiedziano, no jeżeli to jest ostatnie namaszczenie, a on żyje, no to nie będziemy go dobijać, prawda? Tak powiem, ale no bo to psychicznie jakby oddziaływało też, no to już umieram. Tak, to był pewien problem, już nie chcę tego rozwijać, bo to rzeczywiście doszło do pewnej takiej, do jakby, no, takiej niejasności. Natomiast no, myślę, że to zmiana podejścia, ona też się wiąże jednak z postępem medycyny i dzisiaj, powiedzmy, większość chorób nie prowadzi od razu do śmierci. Jest pewną chorobą, która, powiedzmy, jest leczona, jest medycyna, tutaj stosuje swoje środki i dlatego dzisiaj to lepiej nie nazywamy tego sakramentu tym ostatnim namaszczeniem. Mówimy o namaszczeniu chorych, to Sobór na to zwrócił uwagę. Natomiast myślę, że jakby to, co jest ta pewna teologia przygotowania do śmierci, ona pozostała, dlatego że no, mówią przepisy Kościoła, że należy udzielać tego sakramentu wtedy, kiedy choroba lub starość jakby wskazują, że nadchodzi godzina śmierci. Czyli no, jak to określić? No, nie ma tutaj, prawda, i jakby jest to naturalne, że jeżeli ktoś na przykład spodziewa się poważnej operacji, tak? Albo no po prostu, no nie wiem, pamiętam, miałem operację też związaną z wyrostkiem robaczkowym, no to też prosiłem o sakrament chorych. No, także mimo, że to nie jest jakaś skomplikowana operacja, ale no jest to zagrożenie życia, jak w przypadku każdego interwencji. Czy ten sakrament, no właśnie, można dowolną ilość razy, no bo niektórzy często chorują, czy to jest tak raz i już więcej nie? Można ten sakrament powtarzać dowolną ilość razy, tyle razy, ile razy jestem chory. Z tym, że chodzi o taką chorobę, nie jakąś, powiedzmy, typu katar, przeziębienie, czy jakąś tam zwykłą anginę, no tylko chodzi o taką chorobę, w której rzeczywiście pewien rodzaj, no, zagrożenia życia się pojawia. Chodzi o pewną ciężką chorobę.
Oczywiście dzisiaj też czasem się stosuje, kiedy mamy taki dzień chorego, czy to z racji rekolekcji, czy jakichś innych, czy jest Światowy Dzień Chorego, czy powiedzmy Tygodnia Miłosierdzia, to wtedy czasem też udziela się namaszczenia chorych w kościele, kiedy gromadzą się ludzie starsi, schorowani i na przykład, powiedzmy, oni mogą ten sakrament na przykład właśnie raz do roku przyjmować w takiej formie. To jest także przyjęte ze względu na to, że są już w takim wieku, że to zagrożenie śmiercią właściwie w jakimś sensie towarzyszy codziennie. Też jest takie myślenie, że jak ktoś po tym sakramencie nie umrze, no to znaczy, że była łaska. Ten sakrament go uzdrowił. Cud się stał. To znaczy, no to myślę, że wielu kapelanów i wielu księży, powiedzmy, ja też udzielam oczywiście namaszczenia chorych i nie mam może aż tyle takich przypadków, ale gdyby pogadać, to naprawdę coś w tym jest. To znaczy, często bywa tak, że po sakramencie namaszczenia chorych chory odzyskuje siły. Nawet jeżeli to jest sytuacja, no niedawno miałem taką sytuację pana, który wyglądało, tak na moje oko, ja się na tym nie znam, ale wyglądało, że ta sytuacja już agonii, że to jest kwestia godzin. On jeszcze żył parę miesięcy po tym namaszczeniu chorych, odzyskał świadomość. Może jeszcze był czas, żeby właśnie jakieś ważne sprawy bliskim przekazać. On ostatecznie umarł, ale to tak nieraz bywa. To znaczy, myślę, że jeśli chory w stanie pewnej świadomości przyjmuje ten sakrament i rzeczywiście, no, po prostu Boża łaska autentycznie, ona działa. Z tym, że tutaj nie należy stosować jakichś takich, prawda, mechanicznego rozumowania. Natomiast tak się rzeczywiście nieraz zdarza, że właśnie ta modlitwa z wiarą, działanie Bożej łaski powodują, że człowiek odzyskuje się. Wspomniał tutaj ksiądz o udzielaniu. Kto może udzielać tego sakramentu? Bo to jest chyba sakrament zastrzeżony dla określonej grupy osób, jeśli chodzi o szafarza tego sakramentu. Tak, szafarzem sakramentu chorych są prezbiterzy i biskupi. I nawet nie ma wyjątków, nawet zagrożeniu życia, coś, nie ma wyjątków. Jak nie ma kapłana... nie ma tutaj wyjątków. Oczywiście jest posługa także, zwłaszcza na zachodzie, gdzie brakuje księży, jest posługa także świeckich kapelanów czy sióstr zakonnych, ale to wtedy oni roznoszą komunię świętą, tak jak u nas nadzwyczajnie. A jak przebiega, co jest potrzebne, ta istota tej celebracji, w sensie już takiego konkretnych, prawda, konkretnych rzeczy, które należy wykonać, jak to wygląda? Najistotniejszym znakiem tego sakramentu jest namaszczenie podwójne. Namaszcza się czoło chorego i namaszcza się dłonie, wypowiadając właśnie tą sakramentalną formułę. Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego, odpowiada chory. Amen. I potem przy namaszczaniu dłoni: Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie, również odpowiada się amen. To jest jakby najistotniejszy znak sakramentalny. Natomiast w tej jakby całym obrzędzie mamy także akt żalu, mamy jakiś fragment też biblijny możliwy do wyboru. Mamy modlitwę z nałożeniem dłoni także. To także jest istotny element. No i właśnie później namaszczenie. Jeżeli, powiedzmy, jest to, jeżeli jest możliwe, jeżeli na przykład ktoś zachorował, no to zwykle ta kolejność tych sakramentów jest taka, że jeżeli się może wyspowiadać, to najpierw jest spowiedź, potem jest namaszczenie chorych, a na koniec jest komunia święta. Jeżeli chory jest już, powiedzmy, w jakimś stanie, że nie jest w stanie się wyspowiadać, czy to jakieś półświadomości, czy nieświadomości, no to wtedy namaszczenie chorych, ono niesie też ten skutek przebaczenia grzechu. Dobrze, w tym momencie zakończymy tą część naszej rozmowy. Będziemy oczywiście kontynuować nasze rozważania o sakramencie namaszczenia chorych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję księdzu. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże.